No, serdecznie, no słuchajcie, robi się grubo, ale ja tutaj daję ostatni swój komentarz jak na razie do tej afery. Wstrzymam się kilka dni, poczekam jak się rozwinie, bo nie wiem czy to jest ustawiane, czy to jest prawdziwe, ale jedno mogę stwierdzić. Ewidentnie, Andrzej Żrąski obsrał zbroję przed Tomkiem Hicem i 20 minut się tłumaczył, że to wina hejterów, że on jest bardzo w porządku, że on chciał Tomkowi Hicowi pomóc. No, Andrzej, jak ty chciałeś pomóc? Wywalając chłopa na 20%, to jest kulawe zachowanie. Tomek Hitz wbija mu kutasy i takie to w, w, jego, w jego akcje, a on twierdzi, że jest w porządku. Zesrałeś się, zjadła cię własna pycha, myślisz, że wygrałeś z bonusem BGC, w punchdown i już jesteś królem tego świata. Nie, jesteś dalej tym samym kondonem, którym byłeś w tych samych okularach. Mam nadzieję, że dzięki tej aferze więcej ludzi się przekona, że to co mówiłem przez rok było prawdą. Bo nie wszyscy się ze mną zgadzali, ale oczywiście, taki jest świat, nie wszyscy musimy się zgadzać. Teraz chciałem, żebyście wysłuchali kilka słów od antykonfidenta, bo antykonfident powiedział coś mądrego. Posłuchajcie. A, tak jak wyjebałeś do mnie z żółtą kartką, że ty mi dajesz żółtą kartkę. Kurwa, tak sobie potem pomyślałem w domu, a co ty kurwa jesteś jakiś sędzia, a ulica to boisko, żebyś ty kurwa kartki rozdawał. Yy, to, to, to ty kurwa chciałeś wyjebać kurwa żonka na 20% Tomka, No to kurwa, kim ty kurwa jesteś? To ty już sobie powinieneś czerwoną kartkę dać, albo kurwa... Yy, chcesz zajebać kurwa łeb. Ja... Właśnie, Andrzej. Kim ty kurwa jesteś, chłopcze? Jesteś nikim. Jesteś zwykłym zerem, który próbuje nie po raz pierwszy oszukać swojego znajomego. Twierdzisz, najpierw, że to przyjaciel, kolega, teraz, że się widzieliście kilka razy. Bo co? Bo wyszła prawda na jaw. Także nie rób siebie debila, i jak ci radziłem. Znikaj z tego internetu. Widzicie, Tomasz Hitz jest na miejscu, żurom jest osrany Jakoś do kapoty potrafił wystartować, chociaż wie, że kapoty nie ma na miejscu. Andrzej startuje tylko do tych, których nie ma, bo tak jest odważny. Tyle ode mnie w tym temacie na razie. Kilka dni się wstrzymam, zresztą komentarzy, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam, hej.